Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z WoW Rising. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Ostatnio był generał, był kapitan i pan pasterz. Tak jest, ładny oklep dostali, bardzo fajni przeciwnicy. Zdecydowanie generał był najlepszy, taka moja opinia jest. Ale co za tym idzie, moi drodzy, kolejnymi krokami, mymi wampirzymi krokami, będzie oczywiście Glumrot. Tak jest, tu się będzie trzeba wybrać. Bardzo ładne miejsce, bardzo przyjemne. No taka miejscóweczka na wakacje, bym powiedział. No jak dla wampira to jest cudowne miejsce, cudowne, tak, tak. Bo dla właśnie, no a dlaczego? Dlaczego ja tego potrzebuję? No zdecydowanie dlatego tego potrzebuję, bo muszę podnieść poziom serca zamku, tak? Potrzebuję stop radu, który jest właśnie w Glumrot, nie? Bo tam, ja o tym wspominałem, tam jest bagniście, toksycznie i w ogóle wszystko jest bardzo, bardzo zmutowane, więc tak też będzie trzeba się tam dzisiaj udać. Tak. No i co tu dużo mówić na ten temat? Czekaj. A, wiem, kurczę, przypomniało mi się. Styksowe odłamki. Tak, styksowe odłamki oraz wszelkie wtargnięcia. Tak, jak zwał, tak zwał. Fajne, fajne rzeczy. Super sprawa. Można właśnie zdobyć w tych miejscach większe styksowe odłamki, klejnoty i broń przodków. No już mam kilka tych broni przodków. Ale żeby zrobić, ogarnąć sobie broń przodków, no to ja potrzebuję właśnie stopu radu, żeby... Dlaczego? Żeby zrobić kuźnię. W ogóle tak, kuźnię, która odblokowała mi się... która mi się odblokowała po pokonaniu Oktawiana. Także tutaj będzie trzeba zawitać. Jeśli chodzi o bossów, kogo my tu mamy w ogóle do pokonania? Niejaką dominę tańczącą z ostrzami oraz Ziwę inżynierkę. Ziwa inżynierka, tak? To jesteś ty. O, proszę bardzo. O, widzisz. No to witam cię serdecznie. Czyli ciebie będzie trzeba jak najbardziej pokonać. Północny wschód daleko. Północny wschód daleko. Jak ty jesteś na północnym wschodzie, no to chyba gdzieś w tych okolicach, nie? Na szczęście portale sobie tu już odblokowałem. O, czekaj. Szczyt piorunów. Gromadzona elektryczność zasilająca sieć elektryczną Glumrot. To nie to. Elektrownia Transcendentum. Cokolwiek to jest. Chyba tam się jednak będzie trzeba przenieść. Co tu mamy? Kopalnię. Wioskę. Stawy odrodzenia. No, domyślam się, że pewnie w tych miejscach właśnie będą... w tych miejscach właśnie będzie kto? W tych miejscach będą bossowie prawdopodobnie. Ruda siarki, ruda miedzi, złom techniczny, no wszystko fajnie, tylko ja nie wiem, gdzie na przykład mam ten radę zdobyć, chyba że to będzie kwestia tego, że ja to będę mógł w jakiś sposób przetopić. Dobra, spróbujemy ogarnąć inżynierkę, a ty jesteś domina. O, proszę bardzo, bitch. No fajnie, bo się tak zastanawiałem w ogóle, kto mi da tą broń, a wygląda to ciekawie, no to też swoją drogą, ale dobra, spróbujemy najpierw tak, śledź krew. Dawaj, to my się mykniemy tam. O, a co to za kwiatek jest? Wrzosi, cokolwiek by to było. I jeszcze ponure drzewo. O, widzisz, zetniemy sobie tego drzewa. Nie wiem, co to... Nie, czekaj, chwila, moment, już wiem. To ponure drzewo można w tartaku przerobić oczywiście na deski i do tego jakieś właśnie grzyby czy coś takiego tam było. Tak samo jak z tego twardego drewna, tak? Można jeszcze wycisnąć, czy oleiste drewno, jakoś tak, z którego można było właśnie uzyskać olej. Czyli rozumiem, że tutaj są same ponure drzewa. Nie same ponure drzewa. Aha, to musi być jakieś specjalne drzewo. No dobra, okej, okay, spoko. Wszystko w swoim czasie. My pykniemy sobie tu. I już powinienem być blisko... blisko owej osoby, tak? W pobliżu, no bardzo fajnie. Czekaj, no to ja bym jeszcze może tak, po pierwsze... To tak, krew zdecydowanie, bo znowu o tym zapomnę. Magiczne eliksiry też dobrze byłoby odpalić, wszelakie jakie mam. Mikstury odporności na świętą moc, w sumie właściwie nawet nie wiem w jakim celu ja to noszę. I tak tego tutaj nie będę potrzebował. Ale dobra, zabierzemy sobie ostrza. I teraz tak, proszę mi powiedzieć, gdzie ja się mam szkierować. Że w tym kierunku. Pierun. No, właśnie. To na to trzeba uważać. O, dwugłowa łania na przykład, proszę bardzo, jakby ktoś chciał. Taki tu jelonki, trochę jak braminy z Fallouta, nie? Tu mamy zmutowanego niedźwiedzia, z którym zdecydowanie nie chce się bawić. Nawet dwa zmutowane niedźwiedzie, super, a z kim? Ojej,
Chyba nie wolno stać za długo w jednym miejscu, wychodzi na to. Nie wiem, kogo pan niedźwiedź tam zaatakował. No dobra, nie, powiem tak, niezłe cholerstwo, nie? A dobra, zostańmy. Tam jest łosiek. Dzień dobry i zasadniczo to żegnam. Okej, okay, czekaj, w tym kierunku. Gdzie ja się muszę, przepraszam bardzo, udać? Że gdzieś tam, czekaj, tu kolejny piorun. Co tu mamy? A, może to miejsce. Fabryka maszyn, ale mnie fajnie piznęło, tak, to jest bardzo fajne. No tak, inżynierka, gdzie może być inżynierka, jak nie w fabryce fabryce maszyn? To by miało zasadniczo sens. Czy ja mam odpowiedni poziom tutaj? Teraz się tak zastanawiam. Chociaż nie, no widzę, że te są na 54. Jelony. Tu mamy szczurzy horror. A szczurzy horrory mnie chcą atakować? Chyba tak. Nie, no dobra, dam z wami radę. Jaką wy macie w ogóle... Aha, wy macie zmutowaną krew. Ty, jakiś ziomek tu w ogóle wyskoczył. No dobra, nie będę teraz testował zmutowanej krwi. Czekaj, bo tam coś... Łój mutanta. Dobrze, okej. Okay. Czyli rozumiem, że to byśmy chcieli. Co wy tam gonić? Biegacie sobie? Dobra, okej. Okay. Damy wam spokój. To mi daj. Złom techniczny. O właśnie, tego na pewno też będę potrzebował. Złomu technicznego. O tym jakby nie mogę zapominać, bo tam widziałem, że też jest potrzebny do wielu rzeczy. To będzie jeden z głównych surowców. Tu w ogóle widzę, że polazłem chyba nie w tym kierunku, co trzeba. Dobra, no to będzie to trzeba obejść. Może coś ciekawego, na coś ciekawego trafię. Może na jakichś innych wojowników, bo chciałbym się dowiedzieć faktycznie, jaki dokładnie tu poziom panuje, żeby się nie okazało, że się wpierniczę w kabałę. O, traktorzysta. Spoko, traktorzysta. No to okej, okay, rozumiem, jakby fajnie, pałkarz. Ale to oni są, kim wy jesteście? Czy wy jesteście ludźmi, czy wy jesteście jakimiś... Nie, panie kierowniku, to nie są ludzie, to są jakieś mutanty. Ten tu ma w ogóle jakiś dziki... Weź, schowaj się. Ten tu ma jakiś dziki w ogóle miotacz, chyba pewnie chemikaliów, się domyślam. A macie co nie... Wow, no dobra, okej. Okay. Czekaj, to ja bym... Wow, stary. Jak tak się będziemy bawić, no to powiem ci, może być grubo. Ten walczy, z kim on walczy? Ty badaj temat, oni sobie tam walczą z tymi szczurkami. Aha, czyli oni nie lubią szczurków w takim wypadku. Okej, okay. Ale mu tam dojechały. No nie gadaj, że szczury ich dojechały. Ach nie, oni się chyba sami spalili. Czekaj, schowaj się stary w cieniu z łaski swojej. To nie szczury są takie potężne, tylko faktycznie... O, tu w ogóle jest jakaś miejscówka. Obóz... Aha, obóz. Niewielki obóz, w którym trzymana jest mała ilość zapasów. Złom techniczny oraz łój mutantów. No, właściwie. Czemu by nie? Dla mnie to jest totalnie nowy teren. To raz, że mnie bardzo cieszy, a dwa, że mnie bardzo cieszy. Tak. Ten łój mutantów pewnie będzie jakimś alchemicznym surowcem, tak? Tak, z tego coś będzie można ogarnąć. Czekaj, no to przejdźmy się może... Ty, tam jest jakiś łowca, paralizator. Czy ja bym chciał sobie na przykład zdobyć takiego sługę? Bo kilku sługów złowiłem, nie? Kilku sługów sobie złowiłem, już się właśnie przerabiałem na sługów. Wyposażę ich. Bo... Uczony na 100%, stary. Ty to... No właśnie, kurde, wszystko fajnie. Tylko wiecie, o co chodzi. Jeśli on zacznie znowu napierniczać tymi swoimi... tą swoją magią, no właśnie, tym cholerstwem, to obawiam się, że może się nieco wypalić, a tego bym właściwie nie chciał, stary. No, powiem ci, stary, ten miotacz masz zacny, nie? To jest pan szczur. Czekaj, tu jest jakiś chłop. Ty jesteś operator działa szynowego, railgun. Ha! Kurde, grubo. No właśnie, widzicie, on tu wszystko podpalił i tego się trochę obawiam, że on sam siebie spali. Panie szczurek, poszedł mnie pan stąd. W sumie właściwie to ja na was powinienem używać prędzej... czekaj, będę się tu odpala. Włóczni. Chociaż jego mógłbym z zasięgi... No właśnie. Co też nie jest głupim pomysłem, przecież mam łuk. Wow. Kurde, stary, naprawdę fajne. To czekaj, ja cię muszę bardzo osłabić, żebym był w stanie cię ogarnąć i... Dobra, drzewo daje radę. Dostajesz ode mnie jeszcze jedną strzałę.
Nie, stary. Wow, no grubo. Muszę uważać na to. Czekaj, tu mi pomoże. Dobra, i teraz tak, dawaj zdominuj. I próbujemy tego chłopa tutaj jakby okiełznać, o ile przeżyje. Ty, udało się. Fantastycznie. I jeszcze aczywaska żeśmy dostali. Dobra, stary, póki ty tu jesteś, żebyś mi nie zginął, ja cię wysyłam do domu. Tak jest, proszę bardzo. To są cudowne, te przywoływacze zmierzchu, to jest genialna rzecz. Chłopie, leć. Damn it. 100% krew? Tak, to lubię. To jest to, co Jaworski lubi. Jeszcze przy okazji ogarniemy sobie to obozowisko. Ty jesteś operatorem działa szynowego. No ciekawa sprawa. Ooo, czyli drzewa tutaj rozumiem w żaden sposób nie pomagają, co? A, jeszcze się teleportuje, chytrus. Znaczy gdzieś tam. Ci nie poszło, stary. W ogóle ci nie poszło. Dobra, muszę pamiętać. Ciekawe właśnie. Bo tak, wszystkie, proszę ja was, zwierzaki, przeciwnicy na danym biomie posiadają często umiejętności, które może posiadać boss. I to byłoby dobrze też przyglądać się temu. Jeśli inżynierka, nie, to chciałem zrobić, jeśli inżynierka będzie miała działo elektromagnetyczne, to mnie może troszeczkę zaboleć. Coś tak czuję. Dobra. Obóz mamy, ogarniam. Przeciwnicy nie są aż tak potężni, jakby się mogło wydawać. Tu idzie kolejny patrol, który mnie w ogóle nie interesuje. My was obejdziemy, chłopy. Chociaż czekaj, tu jest. Z drugiej strony, jak sobie tak myślę, macie taki mały piorun. Wow, ten tu w ogóle z jakąś tarczą wyskoczył. To jest paralizator. Aha, ty jesteś mniejszym ziomkiem. Dobra. A i tarcza. No, to się można było tego spodziewać, że tak to będzie wyglądało. Masz ode mnie małego wilka, stary. I tyle w temacie. Dobra. O tak, żeby mi się krew nie skończyła. Ile mamy? A nie, no dobra, tej krwi mam jeszcze sporo. Więc nie będzie źle. Dobra, dawaj. Jedziemy wilkiem. Trzeba się dostać do tej. O ty chamie niedobry. Zaskoczenia. Macie, jak tak bardzo paraliżujesz, to proszę cię, stary, bardzo. Jak tak bardzo się chcecie bawić, chłopoki. Wyskoczył. Dzień dobry. A to jakieś kolegi, zmutowana plujka. Czyli rozumiem, że to są jakby lokalsi, tak? To są lokalne zwierzaki. Fauna, flora w ogóle tu jest bardzo ciekawa na tym, w tym miejscu. Tylko teraz się tak zastanawiam. No nie, następnym krokiem miało być Gloomrot. Według wszelkich tutaj prawideł poziomowych, no to powinienem się właśnie tutaj wybrać. Bo tak się zastanawiałem, bo kiedyś, bo wcześniej nie było Gloomrot. To zanim nie było Gloomrot, to się po krainie Dunli. Gdzie się szło po krainie Dunli? Czekaj, nie, no do przeklętego lasu, dobrze pamiętam. Chyba następny był właśnie, chociaż kurczę, ja wiem. Albo wzgórza Silverlight? Nie, wzgórza Silverlight są. O, są na wyższym poziomie. Tak, no bo przecież w Mortium spotkałem. Tam byli paladyni i tym podobni. Tak. I oni byli o wiele wyższego poziomu. No to nie będzie ten temat. No dobra. Pan Kuń, świetnie. Tu jest kto? Piroman, tu mamy pałkarza. My musimy wejść tędy, tak? Proszę cię bardzo, stary, o, żeby ci smutno nie. Wow. Szacuneczek, stary. Masz tu ode mnie, o. Świetnie ci to, stary, idzie. Tego się pozbędziemy. Tylko gorzej, jak inżynierka będzie miała dużo ataków obszarowych. I to jeszcze z miotaczem ognia. Może być ciężko, tym bardziej, no cóż, mój ruch jest jakby nieco ograniczony. A myślałem, że z każdej tutaj konstrukcji dropi ten złom, ale. No nie za bardzo. Liczyłem na jakieś większe łupy. O, widzę, że tutaj się coś grubo, grubo zadziało. Zaczekaj, stara, ciebie się pozbędziemy. Najszybciej jak się da. Powiem ci, szybkie to masz, stary. O, robotek. Wieża wartownicza. No patrz pan. Co myśmy tu jeszcze zdobyli? Co to jest fajne? Wściekła ozdoba. Czym jest wściekła ozdoba? O, jak miło. Zużywa porażenie i ogłusza przeciwników na 0,4 sekundy. Zwiększa zasięg pocisków. Widzisz, stary. No,
Proszę cię, no to ja się bardzo cieszę z tego powodu. Czekaj, tu było zaklęcie, zaklęcie, tak. O, proszę cię bardzo. No jeszcze takie wzmocnienie, bardzo miło. Kogo tam mamy? Wojownicy, wszędzie was jest pełno. Przetestujmy to, proszę bardzo. O, macie trochę mało wybuchów. Małe co nieco. Czekaj, bo ten tam z tym działem elektromagnetycznym naparza. Coś tam wybuchło. Za bardzo nie wiem co. O, super. Tak jest, podpalajcie się sami. Mnie to totalnie pasuje. Czekaj, to jest jakiś oficer dyżurny. To jaki, on ma fajny klucz. Spoko opcja. Dobra, podoba się mi tutaj. Aha, ta wieżyczka tak naparza fest. Dobra. Aha, i ona sobie później wybucha. Ha, też se zniknę i co? Lamusie. Uuu, kurde, ty widzicie gościa? Jakie oni tu mają w ogóle fajne maszynerie. Ty, spoko to wygląda. No tutaj chyba widzę, że się będę musiał trochę z wami... Trochę się z wami będę musiał, chłopaki, pobawić. Macie to. No, się was tu zleciało. Mały wybuch jeszcze nikomu tam nie zaszkodził, ale zresztą to powinien. Małe ogłuszonko, o, ciebie się od razu pozbędziemy. O, a ten mnie ogłuszył. O, to chytrus. Od niego się odbijam, no patrz pan. Kurde, nieźle, tego nie wiem, czy się odbiłem od niego, czy od tego gościa starczą. Masz tu ode mnie wilka. O, tu was troszeczkę porazimy. No dobra. Aha, że tak to działa. Dobrze, no to trzeba totalnie uważać. Co mamy? To mamy. O, proszę cię bardzo. Może łuk? Jakiś zasięg? No faktycznie mógłbym ich trzymać na dystans. To jakby miało większy sens. A widzisz, zniszczyłem mu ten wiertacz i on jeszcze sobie wyskakuje. Nie takie proste. Dobra, niech ci będzie, stary. Ty kurde, kolejna wieżyczka. Ile tych wieżyczek jest? Czy one się tu tak będą dość często mnożyły, te wieżyczki? Okej. Będzie trzeba totalnie uważać. Czekaj, troszeczkę w cień. O. Ciebie się pozbędziemy. Gdzie ty, stary, jesteś? Chodź. O, rzuciłeś sobie to pod nogi. Bardzo fajnie, chłopie, bardzo fajnie. Ja uważam, że to był... O, i znowu coś znalazłem. Czekaj, bo znalazłem... O, widzisz! Wykańczający żniwiarz. Bardzo fajnie. No to tym bardziej chcę tego stopu radu. I tu jeszcze nienawistna łza. No dobrze. Bardzo fajne łupy. Tak jest. Coraz bardziej mi się tu podoba. Zobaczymy, jak bardzo mi się nie spodoba, jak zawalczę z bossem. Tym bardziej, że tego bossa nie znam. Więc, no nie wiem. Ja bym się spodziewał i elektryczności, i ognia. Najgorszych rzeczy, jakie mogą po prostu być, żeby mnie tutaj dojechać. Czekaj, tam widzę skrzyneczkę. No ładnie. Taki industrial bardzo tutaj jest. Robotnik. Spoko. O, to mi daj. W sumie te skrzynki można by tu było ogarnąć, nie? Aha, a robotnik się nie poddaje. To nie są takie tchórze jak w tym, w Danli, że uciekają. Oni tutaj stawiają, proszę ja was, opór wszelaki. Okej, dobra. Tego byśmy się pozbyli. To sobie pozbieramy. Dobra, za chwilę będzie noc, więc będzie można spokojnie szarpać się tam z inżynierką, która... Aś, to super zrobił Jaworski w cieniu. Stary, o, daj mi to. Czy mam dość zasięgu? Kurde, nie mam. Hono tu. Ty, no przeżył to jeszcze. Ty, franco, ty. Wyjątkowo muszę powiedzieć, dużo wypada tutaj tych fajnych rzeczy, nie? Aż jestem tym zaskoczony, ale okej. Tutaj do cienia. Czy z tych wszystkich skrzynek coś tu dropnie? No, wełniana nić akurat to nie jest to, czego bym sobie życzył. Chociaż, kurczę, czekajcie, czy ja przypadkiem jak z tą nie będę walczył... O, świetnie. Z tą inżynierką, to nie będzie w jakimś budynku. No, też tak w sumie może być. Miałoby to nawet sens. Że ona nie będzie siedziała chyba na jakimś placu, nie? A ty, a jak ja się zmienię w człowieka? Jak to wygląda? Czy oni tutaj są negatywnie nastawieni?
Dzień dobry chłopaki, widzę, fajnie wam tu robota idzie, jasne, wy się nie przejmujcie, pracujcie sobie. Czy ja sobie... Aha, no dobra, czyli nie. Spoko, czyli skrzynek nie mogę otwierać jako człowiek. Trochę dziwne, ale okej. Zwykły szmaragd. A, jeszcze kolejny koleg. Masz tu stary, dostaniesz ode mnie mały piorun na zachętę. Wiesz co, nawet wilka dostaniesz ode mnie, o. Dobra, teraz spróbujmy. Wydaje mi się, że w tym budynku tam się będzie ta pani inżynierka będzie siedziała. Dobra, czyli nic nie używamy, nic nie odpalamy, nic nie otwieramy. Ta, proszę bardzo, Ziwa inżynierka. Czy ty tam masz kogoś jeszcze? Nie, no to jest wystarczająco daleko, więc wydaje mi się, że powinno dać radę. No ciekawie tu jest. Tu pewnie będą buchały jakieś płomienie. Tu widzę, nie wiem, albo to są manekiny, albo to się zamieni w jakieś. Ty, ja wiem, kogo ja sobie przyzwę. O Jezus. No super, to się przyzwał stary. Bardzo fajnie. Ażem to skiepścił. Totalnie nie o to mi chodziło. Chciałem sobie zmienić zaklęcie, nie? Przed walką. O, proszę bardzo. Moja koleżanka dostała. Aha, no czyli się. Właściwie to się nie pomyliłem. Czy tutaj będzie trzeba być blisko, tak? Koleżanki. Dobrze. To jest jak najbardziej do zrobienia. Tylko, że. Aha, dobra, to gaśnie, bo już się bałem, że to nie zgaśnie. Wow. Aha, następna broń. Czyli ty będziesz miała teraz, rozumiem. Aha, działo elektromagnetyczne. Okej. Aha, i to sobie wraca. Dobra, a i to będzie biegać za mną. O, super. Czy to znika, przepraszam bardzo. Dobra, znika, tak? Masz. Aha, i wybuchło. Świetnie, super. Czyli ty będziesz miała. Aha, okej. Super mi to poszło. Masz tu ode mnie wilka, bo czemu nie? Co ty teraz masz? Shotgun. Okej, no to grubo. Kurde, spoko. Jezu, jakie obrażenia. Nie, no dobra, tam nie podchodzimy totalnie. Bardzo, bardzo zły pomysł z podchodzeniem. Dawaj potka. Chyba jednak myślę, że łuk tu wygląda na lepszą opcję. Wow, stara. Aha, czyli nie, no dobra, czyli co, już to jest koniec jakby twojego wachlarza tutaj? A widzisz, jak fajnie stara? Proszę bardzo. No dobra. Powiedziałbym, nie jest dramatycznie. Teraz kolejna broń i co znowu dostaniesz? Aha, i znowu działo elektromagnetyczne, tak? Chyba, czekaj. Masz leć w tamtą stronę, o. Aha. No dobra. O, i no ja tak właśnie czekałem na to, że tu się w końcu się tutaj pojawią jakieś wieżyczki. Czekaj, muszę pamiętać o. Aha, przestaje działać? Bardzo dobrze, stara, o. Hej, kurde, jeszcze mi się udało zwiać. No, powiem ci, jestem zaskoczony swoim refleksem. Albo po prostu przyfarciłem. Czekaj, czy to się. Aha, widzisz, to przechodzi przez wszystko. Kule, dobra, kule wypadły, więc też by się można było. Chociaż czekaj. Nie, no i te kule i tak znikną za chwilę. Jak ich nie zabiorę, to zrobimy to tak. Ojej. Czekaj, dobra, tym się mogę osłonić. Tylko muszę uważać, żeby nie wejść na tą panią. No to zróbmy tak, hyc. Hyc, o, dobra. Obrocik, łuk. Moździerz? Okej. Masz tu strzała ode mnie. Ciebie bym się pozbył, bo mnie zaczynasz irytować, pani wieżyczko. Ale mnie podpaliła, Franca. Też idziesz w cholerę, leczenie. Kurde, wilku nie trafił. O, tam se możesz miotaczować, stara. Proszę cię bardzo. W złej kolejności to oczywiście zrobiłem, ale to nic. Czy się mogę tu trafić w ogóle? Jak ty jesteś w górze? Czekaj, dobra, teraz trzeba uważać. Aha, kolejne wieżyczki.
Dobra, to nie wiem, czy to był dobry pomysł. Okej, okay, dało radę. Spoko. O, okej, okay, dobra, jedną wieżyczkę mamy z głowy. Teraz, no jak sobie nasiedzisz, stara, to proszę cię bardzo, no to kim ja tu jestem, żeby ci tutaj nie podrzucić czegoś małego. O, kulka, dobra. Nie, no jakoś super skomplikowanym bossem nie jest, ale fajnie, że ma taki mega wybór, ma taki duży wybór broni. Fajnie, fajnie, że się zmienia. Właśnie jak wampir jest nieostrożny, to się to tak kończy, to jest zły pomysł. A, ty, kurde, jednak się udało. Jeszcze dalej. Masz takie coś. O, shotgun. Mhm. Na to muszę uważać. Chodź, chodź, stara, no ja wiem, no stop, stop. O, no tak, tak możesz strzelać. W ogóle się stara, nie krępuj. Oj. Machnęło cię to tam? Kurde, no jeszcze patrz na granicy tego. Nie wychylać się. Już. No patrz, jeszcze mi uleciała gdzieś w kosmos. No. Aha, no musiałem wleźć po prostu i się podpalić jeszcze, nie? No, na dół. Front. Ciul. Myślałem, że mi jeszcze coś zrobiła. No i bardzo fajnie. I fajnie, no. Tak, tak jak mówię. Boss fajny, ciekawy. Nic super specjalnego. Miło, że miała taki wachlarz umiejętności. Przynajmniej walka była ciekawsza. Co myśmy dostali? Czyste serce, rubin i odłamek kuszy przodków. Nawet kuszę jeszcze dostałem. Świetnie. Dobrze, dostaniemy. Co dostaniemy? O, dobrze, że mam dużo złomu technicznego. Wytwórcę. Stanowisko robocze służące do łączenia zaawansowanych materiałów. Ciekawe. Pojemnik wypełniony szlamem. Pojemnik wypełniony toksycznym szlamem. Nie zaleca się go pić. No, domyślam się. Istobradu. Świecący materiał emitujący potężną energię. Przetwarzany w piecu. No i fajnie. I to jest bardzo fajna wyprawa. Czy ty jesteś blisko, czy ty jesteś daleko? Jesteś daleko na południowym... Na południowym zachodzie, moja droga. Bo ty mi dasz zaawansowaną kruszarkę. A, widzisz, to byśmy chcieli. I no właśnie, ten beach bym sprawdził. Co to za fajna będzie broń? Takie, no w sumie jakiś zasięg powinien mieć, nie? Trochę większy niż zwykłe bronie. W końcu to beach. Dobrze, stara. Południowy zachód daleko. Południowy zachód. Południowy zachód. Gdzie ty będziesz siedziała? Stara, południowy zachód. Gdzieś tutaj? Ciekawe. No dobra, czekaj. To byśmy musieli zrobić tak. Czy jestem... Nie, chyba raczej nie jestem w stanie opuścić tego miejsca w szybszy sposób. Wiecie, jakoś na skróty czy coś w tym stylu. Się domyślam, bo tu wszędzie będą mury. Z których raczej mi się nie uda zaskoczyć, czy coś takiego. Aha, dzień. No dzień jest. Fajnie, fajnie. Dobrze, dobrze, Jaworski, to zrobiłeś. Czy tutaj wszędzie są mury? Tak, bo tam jest jakaś przepaść. No to chyba muszę to miejsce opuścić w standardowy sposób. No ale tą panią z biczem, tą dominę, no jednak bym ją też zdominował. Bo chciałbym poszaleć nieco właśnie z tym. Weź do cienia, stary, leć. W ostatniej chwili. Bardzo dobry z ciebie, Wilkeł. To mi się podoba. Czekaj, no to my byśmy musieli cię tędy przemknąć. O, i proszę bardzo, tu jest nawet wejście do jaskini. A wejścia do jaskini, one prowadzą po całej mapie, tylko że to miejsce, ono pewnie gdzieś będzie połączone albo z tym, albo z którąś z tych jaskiń daleko. Nie wiem, po co to jest, w jakim celu to jest zrobione. No chyba bardziej to jest, nie wiem, ukierunkowane pod grę PvP, nie? Jakieś zmagania pomiędzy wampirami, tak bym powiedział, żeby szybko się poruszać po mapie. No tym bardziej, jeśli na serwerze jest ustawiona blokada na portale, jeśli chodzi o przenoszenie tych materiałów, nie? Przez portale. Że możemy tylko z podstawowym ekwipunkiem jakby się poruszać, nie? Więc to pewnie to będzie w tym celu zrobione. Dawaj kamienie. Czy to będą jakieś w ogóle lepsze kamienie? Nieskazitelny. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Nieskazitelny. Bardzo dobrze. To mi się podoba. Dobra, dawaj mi to. Tutaj mamy kolejne obozowisko.
Pan Piorun, dzień dobry. Nie, cisza i spokój. Nie, no ogólnie mój odbiór Glamrod jest pozytywny, nawet bardzo. Podoba mi się tu. Super ponuro, fajny klimacik. Przeciwnicy też zróżnicowani w porównaniu do innych krain, tak? No bo tutaj mieliśmy bandytów, no to tam wiadomo, jacyś tam pałkarze, łucznicy, kusznicy i tak dalej. No tu było też bardzo podobnie. No a tu już mamy wesołą gromadę mutantów. Spróbujmy tutaj. Aha, czekaj, bo mi się jakieś zaklęcie w ogóle. O, widzisz, ja mógłbym porażenie ogarnąć. Dawaj. Ja sobie to chciałem zamienić. Tego Ultimate'a, moi drodzy, na. A, kurde, nie mam tego. Dobra, niech będzie. To na razie zostaniemy. Chociaż z jednej strony ten Ultimate jest fajny, że on wysysa krew, życie, tak? Że nas regeneruje. Wschód w pobliżu, bardzo dobrze. Że wysysa życie, przywraca, regeneruje nam życie, tak? To jest bardzo fajna sprawa. No tylko, że trzeba być blisko przeciwnika. A przeciwnik też. Aha, w tamtą stronę. Przeciwnik nie jest wtedy nawet w żaden sposób ogłuszony. Tak, więc on nam może też jeszcze zadawać obrażenia, a w walce z bossem czasem to no niestety robi straszne rzeczy. Zobacz, tędy. Ja, dobra, tędy przejadę. O, dzień dobry, witam, witam serdecznie. A, zmutowany niedźwiedź ma ok ze zwykłymi wilkami. Dobrze, dobrze o tym wiedzieć, że nie ma jakiegoś większego problemu. Czyżby to było w wiosce? Wydaje mi się, że chyba tak. Że to będzie tak, że to w tej wiosce tutaj będzie. Tu jest wojownik. Dobra, no. Co ja wam tu, panowie, dużo będę gadał, nie? No, już. Poszedł. Esencja się przyda, złom techniczny zresztą też. Dzień dobry, witam serdecznie. Aha, czekaj, ja mogę być jako człowiek. Przecież, że tak. Ja bym się chciał rozejrzeć, bo jeśli to będzie taka akcja. A co to za szczur? Ogromny szczur, okej. Jeśli to będzie taka podobna sytuacja jak z Beatrice, a widzę, że chyba tak. Bo ta pani sobie tutaj łazi. I zapewne będą sobie chodzili tutaj również. Masz, stara, zaczniemy z grubej. Muszę uważać, stara, ty będziesz z tym biczem. Co ty możesz. Aha, okej. Trzeba być w ruchu. Dobra. Aha, taki wir odstawiasz. Dobra, kiedy on się skończy? Przed nim, rozumiem, trzeba zdecydowanie uciec. Dobra, taki atak, spoko. Na pewno coś jeszcze masz w zanadrzu, bo ja nie wierzę, stara. Chodź, idziemy w drugą stronę. Chodź, kierowniczko, bo tam idzie patrol. Aha, czekaj, co ty czynisz? Czekaj, ty się leczysz? Niekoniecznie. Skok. Tak. To bardzo dobrze mi to poszło. Kompletnie straciłem teraz orientację. Bardzo dobrze, Jaworski. Wow. Okej. To było niemiłe z twojej strony, stara. A, i się wpierdzieliłem teraz. O Jezus, no nie ucieknę temu. No oczywiście, że nie ucieknę. Ale żem się wtrążolił. Fest. Dawaj, damy radę? Jakiś potek? Nawet dało radę. Ledwo. Ledwo uniknąłem tego bicza teraz, nie? Dobra, no spróbujmy to zrobić w ten sposób. Macie strzałę, przynajmniej się was pozbędę. Okej, no dobra, będzie trzeba to zrobić trochę bezpieczniej mimo wszystko. Uważać na ten nieszczęsny bicz. Kurde, myślałem, że to odpalisz. O, to jest bardzo niefajna rzecz, co teraz się dzieje. Kurde, myślałem, że będę mógł przeniknąć przez nie. O, Jezu, są kulki, świetnie. Dawaj. To sobie zabierzemy. Chodź, moja droga. Dobra. Ty, co ty, szczury wypuściłaś? No wiesz co? Wstyd by ci był, naprawdę. Dama i takie rzeczy robić. A czekajcie, tu jest kolejna ekipa. Aha. Dobra, oddalimy się od ciebie. Dobra, szczury bardzo szybko zdenaciły. Okej. No to tutaj byłaby już zdecydowanie potrzebna tarcza. Czekaj, stara, zrobimy to tak.
Dobra, bardzo mi to pomogło, tak, bo chyba byłby trup. Coś czuję, że byłby fest trup. O, kurde, udało się. No, spoko, zabawnie się z tobą walczyło. Zdecydowanie zabawnie, fajny ten bicz, to przyciąganie. Paraliże, no elektryczność, dużo tego było. Trochę więcej nieuwagi i faktycznie byłaby fest lipa. Czyste serducho, mikstura odporności na czosnek. No, akurat średnio mi to jest do szczęścia potrzebne. Bo tutaj raczej coś tak czuję, że czosnku tutaj nie uświadczę. Mamy tu kogoś fajnego? Nie, same. Prator działa szynowego. Aha, czekaj, ciebie? Ten sobie zniknie. Pojawi się tu, go widzę, dobra, koło stodoły. O. I tego się pana pozbędziemy. Dziękuję bardzo, dobranoc. W sumie te budynki można byłoby jeszcze ogarnąć. Co tu fajnego w tej wiosce może być? Złom techniczny, no tak, kilka skrzynek zapewne mogę tutaj... O, kurde, krew mi się kończy. No dobrze. I ty jesteś robotnikiem. No właściwie, czemu by nie? Chodź, uzupełnimy sobie trochę krew. Nic specjalnego, ale zawsze. Byłoby trzeba rzucić okiem właśnie na te, do tych budynków, nie? O, to jest, czekaj, to chyba można... Co tu mamy fajnego? Zwoje, to się przyda. I czekaj, niech jeszcze zobaczę. Ty mi co mi dajesz, żebym pamiętał. Zaawansowaną kruszarkę i bicz. Superancko. O, teleport zamkowy. Połącz z innym teleportem, aby szybko przechodzić między nimi. A, czyli jeśli mielibyśmy... W ogóle ona fajnie wygląda. Jeśli mielibyśmy gigantyczny zamek na przykład, żeby się nie... ten, nie? Żeby tak nie biegać po zamku, no to spoko opcja. Dobra. A, czyli tak, o, to też można przeszukać. Co to jest? Nasiona wrzośca zarazy. Super. Żadnego radu nie znalazłem, więc prawdopodobnie... ciekawe, z czego to się będzie robiło. A widzisz, mikstura odporności na czosnek to jest... zanieść technologię do biurka. No okej, okej, da się zrobić. Czy tutaj coś jeszcze? Czekaj, tu mamy budynki. Włókna to mnie nie obchodzi, tu byłoby trochę beczek. Szczur, złom techniczny. Bardziej złom techniczny mnie interesuje. Bo domyślam się, że jednak do wszelakich budów będę go więcej potrzebował. Tam jest jakaś ekipa. Tam są konie, to mnie nie interesuje. Raczej średnio. Do cienia, stary. No tu był cień, jestem... No właśnie, wręcz pewien, że tam był cień. A, zwykli robole, dobrze. Co macie dla mnie? Dzień dobry, to jest w ogóle wizyta tutaj... towarzyska. Pusta szklana butelka, dobrze, zapraszam. To nic, nic, tu nic, nic. O, proszę bardzo. Dzień dobry, trzeciego poziomu klejnot. Niepojęta rozadlina. Okej. O, i to byłoby coś, co mogę użyć do swojego zaklęcia. Dobrze, co, jaki tu mamy, coś, czego nie potrzebuję. Co ma najmniejszą wartość? Ja myślę, że szczury. Szczury tak średnio. Ty idziesz ze mną, zresztą to sobie zaraz podmienimy. Czy ja mam w ogóle tutaj jakieś zaklęcie? Sprawdźmy to. Tutaj i to by było do tego. O, proszę bardzo. Wydłuża czas trwania unikania o 17%. Po ponownym rzuceniu czaru tworzy kolejną iluzję, zadając 74% pierwotnych obrażeń. Trafienie podpalonego wroga otacza cel szarpiącymi płomieniami, zadającymi 4% obrażeń i leczy cię za 7% twojej mocy czarów. Ty, kurde, no fajne. Powiem spoko. Powiem fajna rzecz. Czy jest tu jeszcze jakaś skrzyneczka dla Jaworskiego? Czekaj, to chyba jeszcze jest regał do przeszukania. Ta. Okej, okay, no pieniądzory, czy jak... No nie, no kasa zawsze się przyda. Bukłaki są nieistotne. W tym wypadku. No dobrze, no to teraz tak, ja wam powiem tak, moi drodzy. No ja będę musiał ogarnąć sobie zaawansowaną kruszarkę. Okej, okay, to nie było zbyt mądre w tym momencie. No to było bardzo, bardzo głupi pomysł. Ja będę sobie musiał ogarnąć kruszarkę zaawansowaną. Będę sobie musiał przetopić ten... Jezu, co? Stop radu. Tak jest, muszę go przetopić. Ulepszyć serce, stworzyć... Czekaj, do czego jeszcze radu potrzebowałem? Do ulepszenia serca? Aha, no i tak, no i oczywiście tą kuźnię nieszczęsną będę musiał stworzyć. W ogóle polazłem w złym kierunku. Tak? Oczywiście, że tak. Chłopy, dalibyście sobie już spokój.
Widzicie, jak to się dla was skończyło? Esencja krwi. Dobra. Nie no, esencja krwi to jest dość ważne. Drewno, wypad. Dobra. Dawaj to. Gdzie jest ten portal? Aha, pobiegłem stamtąd. No dobra, niech będzie. Niech będzie, że tak. To powiedzmy, że nawet ma to teraz sens. I wytworzę właśnie, tak, stworzę tą kuźnię. Stworzę kuźnię. No patrz go, dziada, no. Stworzę kuźnię tych przodków, tam prastarych, czy jakichś tam innych. Do tego wytworzę sobie tą broń. Tą legendarną i tak dalej. Zobaczymy, na co ona się będzie nadawała. No na pewno jest wyższego poziomu. Na pewno ma jakieś dodatkowe rzeczy, tak? Tutaj perki ma chyba każda z tych broni. To właśnie. Modyfikacja umiejętności. Nasycenie mrozem. Na przykład ty dajesz co? Nasycenie mrozem... Aha, ataki wywołują wychłodzenie. Tak samo. Nasycenie burzą. Aha, czyli tu będą... do każdego są dodawane jeszcze jakieś obrażenia od żywiołów. No to bardzo, bardzo dobrze się składa, bo to się zdecydowanie przyda. Tym bardziej, że wiele zaklęć korzysta z tego, że jeśli wróg jest wychłodzony, jeśli wróg jest podpalony i tak dalej, to dodaje jakiś dodatkowy efekt. No, także spoko. Nie będzie źle. A póki co, moi drodzy, to w tym odcineczku to oczywiście byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subeczek też byłby mile widziany. Także tyle. Trzymajcie się i do zobaczyska.